powiesz. Więcej? Nie wiem, chcesz mikrofon? Nie, myślę, że jest na tyle małe pomieszczenie, że mogę powiedzieć, kiedyś poznałem wspaniałą osobę, osobę dotkniętą pewną przypadłością. Przypadłość ta nazywa się schizofrenia. Spędziliśmy z Zygmuntem, bo mowa o Zygmuncie, dużo fajnego, dobry wieczór, dużo fajnego czasu. Zygmunt też jest postacią, może już teraz go nie widziałem, bo teraz będzie mieć, ile to było lat temu, no będzie mieć już około 70 lat, wtedy miał 61, ale swojego czasu pojawiał się często, grał, śpiewał Presleya, charakterystyczna postać, w kalamburze bywał, chodził często z gitarą, starszy, wesoły pan, wspaniały. Czasami bywał wulgarny, szczególnie kiedy zaczynał mówić o polityce, a czasami to był... To zrozumiałe. Tak, a, chociaż... ale czasami przemieniał się w Elvisa Presleya, czasami Bolesława Leśmiana. W zależności od sytuacji. W zależności od sytuacji potrafił być każdy, chociaż kilka miał tych postaci takich ugruntowanych. Schizofrenia to też jest przypadłość osób młodych często i wtedy te osoby mają różnego rodzaju odpały, że tak, no odpały po prostu. Jest to nieokiełznane, natomiast dojrzały schizofrenik jest już skrystalizowany. On ma kilka tych takich skrystalizowanych postaci, które są w nim i, zależnie od okoliczności przeistacza się. To nie jest odpał, bo Zygmunt nawet potrzebował czasu, bo żeby się przeistoczyć z jednej osoby w drugą, stawał przed lustrem, przed szybą, przed czymś tam i przemieniał się. W pociągu często stawał po prostu tak jest, przed... Wiesz co, ja mam kuzyna, który stawał się Arnoldem Schwarzeneggerem, kiedy po prostu używał zbyt często i czasami zdarzało mu się siadać na piętrze swojego mieszkania gdzieś tam i potrafił zadzwonić na straż pożarną, że chce skoczyć z okna, a nie szło. No jasne, to zwrócenie na siebie uwagi, zrobienie afery i tak dalej. Właśnie o to chodzi. Że tutaj chyba Zygmunt nie miał takiej potrzeby zwrócenia na siebie uwagi. No, dojrzały, to też tak, o tym mówię, jest otwał. Tylko właśnie po prostu, jeżeli już kimś się stawał, to nim był. Był naprawdę, on nie udawał. I to nie było żartów. I w to wierzył. I wiecie tak. Co, bo też jest... To znaczy nawet nie musiał wierzyć, bo po prostu był. To też zapytałem chyba, albo widziałem, już nie pamiętam, że kiedy schizofrenik mówi, że widział smoka, to on tego nie zmyśla, on naprawdę widział smoka. To jest też jakby charakterystyczne. No kiedyś mieliśmy, opowiem może taką sytuację z Mirosławem Czyżykiewiczem, pewnie kojarzycie tego pana. Kiedyś byliśmy na festiwalu w Biłgoraju z Zygmuntem, zabraliśmy go ze sobą w ramach po prostu takiego wspólnego wyjazdu. No to właśnie wtedy w pociągu, tam się jedzie 13 godzin. Do Warszawy wtedy byliśmy. Tak, jakoś tak pokrętnie. Były stare czasy, gdzie można było palić między przedziałami. Tam się różne rzeczy działy. Właśnie wtedy Zygmunt był Elvisem Presleyem przez całą jazdę pociągiem. I całą drogę do 13 godzin śpiewał różne teksty Elvisa Presleya z pamięci. Niesamowicie grał. No, a wracając do historii, byliśmy właśnie na próbie Czyżykiewicza przed koncertem. No, siedzieliśmy sobie w pierwszym rzędzie. No i Czyżykiewicz tam sobie gra, śpiewa, coś tam tego, ustawiają akustycy. I tak obserwowałem Zygmunta, to na początku był taki rozluźniony, wręcz wpadał w taki błogostan. A później tak patrzyłem na niego i widziałem, że twarz mu coraz bardziej tężeje i staje się coraz bardziej poważna, taka wręcz aż straszna. Już wiedziałem, że coś będzie na pewno się działo. No i Czyżykiewicz tylko skończył próbę, już patrzę, kiedy się Zygmunt zerwie, oczywiście zerwał się i te pędy za nim do garderoby, a jeszcze żeby było śmieszniej, to właśnie Zygmunt dorwał go w korytarzu. Zygmunt jest osobą dosyć niską, jak to Sienkiewicz pisał, że nikczemnego wzrostu. Natomiast Czyżykiewicz, no to jest kawał chłopa, ponad 2 metry wzrostu. Także śmiesznie też ich rozmowa wyglądała w sensie takim wizualnym, że Czyżykiewicz po prostu rozmawia z Zygmuntem. No i Zygmunt go dorwał, a jeszcze tutaj damy, że wszyscy myśleli, że Zygmunt to jest jakaś w ogóle postać... Persona. No właśnie on swoim zachowaniem, gdzie na przykład zaczynał recytować poematy Leśmiana z pamięci... 10-minutowe.
tak po prostu ludzie myśleli, że to jest albo jakiś aktor znany, albo poeta. Ale bo faktycznie poema ty śmiałeś, czy improwizował? Tak, tak, nie, on z pamięci, po prostu z pamięci. I to sypał z rękawa, Norwida. Kiedy chodził po ulicach we Wrocławiu, wyglądał jak kloszar, to natomiast jest to fenomenalna i strasznie inteligentna osoba, strasznie w zasłownym tego słowa znaczeniu przy tej przypadłości. To nie jest tak, że to ma lekkie pomieszanie zmysłów, to nie znaczy, że jest jakoś ułomny, wręcz przeciwnie. No, także on był bardzo elegancko ubrany. Wtedy pamiętam, miał na sobie taki frak jakiś i jeszcze z żabotem. Tak, tak. Zwracał uwagę na siebie od razu. Także starszy pan, zadbany, ładnie ubrany i tak dalej, właśnie podchodzi do Czyżykiewicza i mówi: pan, co tak pana obserwowałem na tej próbie, pan musi popracować nad sobą, naprawdę. Czyżykiewicz tak patrzy. Widać, że konsternacja na twarzy. On mówi: pan jak śpiewa, pan po prostu z siebie wyrzuca fontanny śliny. To jest po prostu niedopuszczalne. Przed pana koncertami trzeba na plakacie napisać, że pierwsze rzędy powinny zabrać parasole. No i Czyżykiewicz tak widzę, że tak patrzy na niego i że już nie wie tak naprawdę, czy to jest żart, czy to jest to poważnie, a Zygmunt, no, jak już się wcielił w postać, to już był całkowicie poważny, także... Poker face. No, także takie sytuacje, było jeszcze mnóstwo innych sytuacji, łącznie z tym, że właśnie pan grubo po 60 przeskakuje przez 2,5-metrowy płot, kurde, jak młodzieniaszek. Aby za nim w ogóle by się zastanawiamy, czy przeskoczymy, czy nie. No, takie różne. Także. No. No i właśnie dzięki Zygmuntowi powstała ta piosenka. Także.